Naszym zadaniem jest wykonanie pewnego rachunku na liczbach przedstawionych z użyciem notacji naukowej. No a konkretnie mamy 7 razy 10 do 5 podzielić przez iloczyn liczb 2 razy 10 do minus 7 razy 2,5 razy 10 do 9. No i zachęcam Cię do podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania, zanim obejrzysz moje rozwiązanie. A ja zrobię to tak. Zacznę od. Uproszczenia mianownika. Licznik na razie sobie przepiszę bez zmian, czyli tu będziemy mieli 7 razy 10 do potęgi 5, a w mianowniku mam mnożenie, no ale mnożenie jest łączne i przemienne, więc mogę tutaj sobie zmienić kolejność tych czynników i napiszę tak. Najpierw napiszę 2 razy 2,5, a potem napiszę te potęgi 10, czyli razy 10 do potęgi minus 7. I razy 10 do 9. No właśnie, tak to sobie uprościłem. No i teraz licznik znowu na razie przepiszę, że to będzie 7 razy 10 do 5. A w mianowniku wykonam dwa mnożenia. Najpierw pomnożę te liczby przez siebie. 2 razy 2,5 to będzie po prostu 5 razy. No a teraz pomnożę. Te czynniki przez siebie. No, i skorzystam tutaj z tego, że mam takie wyrażenia wykładnicze, które mają tę samą podstawę, czyli 10. No, i wiemy, że w takiej sytuacji możemy że to jest 10 do wykładnika, który jest sumą tych dwóch wykładników, czyli muszę dodać minus 7 do 9. Minus 7 dodać 9 to będzie 2. No, i teraz kolejny krok. Wykonam oddzielnie dwa dzielenia. Najpierw podzielę te dwie liczby przez siebie. 7 podzielić przez 5 to jest 1 i 2 piąte, a 2 piąte to są 4 dziesiąte, czyli to jest 1,4 razy. No i teraz mam te potęgi 10. No i jak mam dzielenie, to dzielenie to jest to samo co mnożenie przez odwrotność. I tutaj dzielę 10 do 5 przez 10 do 2, czyli tak samo jakbym pomnożył przez 10 do minus 2, no bo odwrotność 10 do 2 to jest 10 do minus 2. No i znowu mogę wykładniki do siebie dodać, czyli to będzie 10 do potęgi 5 odjąć 2, czyli 3. Można też na to patrzeć trochę inaczej, że jak mam dzielenie wyrażeń wykładniczych o tej samej podstawie, to wykładniki się odejmują wtedy. 5 odjąć 2 to będzie 3, lub tak jak mówiłem, można myśleć, że to jest. 10 do 5 pomnożone przez 10 do minus 2, bo 10 do minus 2 to jest odwrotność 10 do 2. No i dostajemy wynik, i teraz zastanówmy się, czy ten wynik jest w postaci naukowej, czy jest zapisany z użyciem notacji naukowej, tak jakbyśmy chcieli. No i widzimy, że jest. To znaczy, ten czynnik, który tutaj mamy na początku, jest większy od jedynki, a mniejszy od 10. naszej mówiąc, ma tylko jedną niezerową cyfrę przed przecinkiem, więc to już jest. Wynik zapisany z użyciem notacji naukowej.